przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki takiej opłaty. Projekt Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, druk nr 1479. Drugie czytanie. Referuje przedstawiciel klubu, pan radny Dominik Jaśkowiec. To nie ten, nie ten druk nam się wyświetla, ale nic, już jestem. Szanowni Państwo, do projektu uchwały wpłynęła poprawka pana radnego Ścigalskiego i projektodawca opiniuje ją pozytywnie. Ta poprawka powoduje zmniejszenie stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych w domkach jednorodzinnych. Z uwagi na fakt, iż mieszkańcy domków jednorodzinnych będą musieli wypełniać ponowne deklaracje, zasadnym jest, aby, jeżeli to jest możliwe, skalę obniżki tych opłat również dla tej grupy mieszkańców zwiększyć, czyli zmaksymalizować tą obniżkę. Skutek finansowy jest około 360 tysięcy złotych, więc mieści się to jeszcze w systemie. W związku z czym, z uwagi na to, że mieszkańcy będą musieli jeszcze raz deklarację wypełniać, jak też i na fakt, iż możemy tą obniżkę sfinansować i system będzie nam się dalej zamykał i system będzie nam się dalej bilansował. Rekomendacja jest pozytywna dla tej poprawki. Też proszę jej przyjęcie i przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w sprawie poprawki chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosowanie poprawki, a później również całej uchwały odbędzie się w bloku głosowań według druku nr 1479 wraz z poprawką ewentualną.